Okej, mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj odcinek, który bardzo bazuje na doświadczeniu moim prywatnym. Oczywiście podparłem się też mądrą literaturą, no bo staram się swoją biblioteczkę wypełnić mądrymi książkami i czasem z nich korzystać, ale głównie chodzi o to, co ja sam przeżyłem i czym mogę się z wami podzielić, jakie elementy działają, a jakie elementy nie działają. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak nasze genialne pomysły wcielać w życie. Trochę z innego aspektu. Jak przekonać organizację do tego, żeby nasze genialne pomysły po prostu zaimplementować. My jako ludzie jesteśmy z natury bardzo leniwi i przekonać kogoś, żeby coś zrobił, no to nie jest taka prosta sztuka. Szczególnie w korporacji, kiedy jesteś otoczony, czy jesteś otoczona, no bardzo specyficznymi ludźmi. I dzisiaj o tym. A czemu? Już odpowiadam. W korporacji jest wiele ścieżek do tego, żeby odnieść sukces. Odnieść sukces, ale też nie wypruwać sobie żył. Fajną ścieżką, taką przyjemną, taką, po której wędrujemy takim zielonym szlakiem, jest właśnie ścieżka, kiedy wymyślamy fajne pomysły, mamy fajne... Boże, za dużo używam określenia fajne. Mamy bardzo dobre, efektywne, mądre, przemyślane koncepcje, które staramy się wcielić w życie. I to jest taka dosyć zdrowa ścieżka. No bo ta ścieżka jest ścieżką długą, która pozwala nam w korporacji funkcjonować dosyć długo i cieszyć się z tego funkcjonowania. To nas nie wypala. To nie jest toksyczna ścieżka. Ja właśnie wpadłem niedawno na bardzo dobry pomysł, przynajmniej w mojej bardzo subiektywnej ocenie. No i oczywiście, żeby od pomysłu, jak już na niego wpadniemy, do tego, żeby odciąć od tego kupony, no to jest długa ścieżka. No pierwsza rzecz to musisz mieć pomysł, no to dosyć oczywiste. Pomysł musisz mieć dosyć dobry, to nie musi być przełomowy pomysł, ale musisz wykazać się pewną kreatywnością albo pewną spostrzegawczością. Musisz zauważyć rzeczy, które do tej pory inni ludzie nie zauważyli. Ja wymyśliłem pewną koncepcję, której głównym założeniem jest optymalizacja wydatków marketingowych, więc temat w zasadzie zawsze na topie, no bo firmy ogólnie chcą wydawać mniej i mieć coraz lepsze rezultaty z tych pieniędzy, które wydają. Optymalizacja wydatków marketingowych jest zawsze sexy tematem, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto jest nim zainteresowany. Jak się do niego zabrać? No najpierw trzeba zrobić na rozruch, taką rozgrzewkę. Trzeba przygotować sobie coś na kształt elevator pitcha, czyli trzeba przygotować takie bardzo krótkie podsumowanie, dlaczego nasz pomysł jest tak bardzo dobry, czemu firma skorzysta na tym, jeżeli zaimplementuje to, co wymyśliliśmy. Jeżeli nie oglądałeś albo nie wiesz, czym jest elevator pitch, no to poszukaj sobie na moim kanale, tam był cały odcinek kiedyś stworzony przeze mnie właśnie na ten temat, więc możesz sobie odszukać, poszperać i zobaczyć, czy aby na pewno dobrze rozumiesz. Ale tak czy inaczej, musisz mieć tą listę pozytywnych rzeczy, tych listę benefitów, listę korzyści, bo w organizacji korzystają najwięcej ludzie, którzy mówią językiem korzyści, którzy mówią o tych rzeczach, których implementacja powoduje, że firma idzie naprzód, że życie ludzi staje się piękniejsze, że firma zarabia więcej pieniędzy. To krok numer jeden z tej rozgrywki. Jest jeszcze krok numer dwa. Musisz znaleźć sobie kogoś przychylnego, kogoś na przykład z senior managementu. To może być boss, przełożony, ale nie musi być to twój menadżer. To chodzi o to tylko, żeby ktoś z trochę większym doświadczeniem, z trochę bardziej większym profesjonalnym obyciem mógł w jakiś sposób dokonać takiego pierwszego sita selekcji. Fajnie jest znaleźć sobie osobę przychylną i to jest ważne właśnie, żeby to była osoba przychylna, osoba, której ufacie, osoba, która ogólnie gra z wami dosyć okej grę, fair grę. Nie jest to osoba, która tylko udaje waszego znajomego. Wiem, że to jest zupełnie inny temat, jak znaleźć toksyczną osobę, jak znaleźć toksycznego szefa, o czym też nagrałem odcinki, ale chodzi o to, że musicie znaleźć sobie taką przychylną osobę. I ta przychylna osoba dokona tej selekcji waszego pomysłu. Ja jestem w trochę komfortowej sytuacji, dlatego że moje stanowisko jest bardzo samodzielne. I w zasadzie, no, to ja odpowiadam za to, co wymyślam albo to, co wdrażam w życie. Ale w korporacji jest tak, że każdy ma jakiegoś szefa. Każdy ma swojego szefa. No i ja też mam swojego szefa. I w końcu mam szefa, który jest fajny. Znaczy, nie to, że nigdy nie miałem fajnych szefów, bo miałem bardzo fajnego szefa w kompanii piwowarskiej. Ale nie o tym. W obecnej firmie mam fajnego szefa i ten pomysł,
który wymyśliłem, związany właśnie z optymalizacją wydatków marketingowych, właśnie przedstawiłem jemu. Użyłem tego elevator pitcha, użyłem tego języka korzyści, żeby powiedzieć mu o problemie, który zidentyfikowałem i o rozwiązaniach. I jak dobre te rozwiązania będą, jeżeli wszyscy w organizacji po prostu będą robić to, co ja sobie wymyśliłem. Wow. I on przyznał mi rację. I on mnie zachęcił do tego, żeby iść dalej. No i teraz kwestia kluczowa. Co to znaczy iść dalej? No i teraz musisz przyjąć pewną strategię. W mądrych książkach piszą różnie. Ja przyjąłem strategię farmera. Strategia farmera, czyli tutaj rzuciłem takie ziarenko, które miało zakiełkować, ziarenko w postaci mojego pomysłu. Tu rzuciłem ziarenko, które miało wykiełkować i czekałem, podlewałem, sprawdzałem, czy to rośnie, czy to kiełkuje i faktycznie rosło i kiełkowało. Ale o co mi tak naprawdę z tą metaforą chodzi? Chodzi mi o to, że mamy ten pomysł, mamy już pierwsze sito selekcji z tą przychylną sobie osobą zrobione, no i mamy ten język korzyści, mamy argumenty, dlaczego nasz pomysł jest super. No i potem sobie po prostu chodziłem od spotkania do spotkania i przemycałem te korzyści, które wymyśliłem, albo mówiłem, że fajnie by było mieć coś takiego i właśnie nad czymś takim pracuję. Jedno tutaj takie disclaimer, czy jedno takie spostrzeżenie. Jeżeli mam projekt, który dotyczy wydatków marketingowych, to wcale nie znaczy, że ja muszę te wydatki marketingowe tylko omawiać z ludźmi z marketingu. Wprost przeciwnie. O wydatkach marketingowych kto w organizacji najbardziej lubi mówić? No, lubi mówić dział sprzedaży i lubi mówić dział finansów. No, dział sprzedaży dlatego, że w zasadzie w każdej organizacji dział sprzedaży i dział marketingu konkuruje ze sobą wewnętrznie o te same zasoby, więc wiadomo, że dział sprzedaży jest bardzo zainteresowany tym, żeby zoptymalizować wydatki marketingowe, no i przejąć, położyć łapę na tych pieniądzach. I ta faza trochę wymaga czasu i wymaga cierpliwości, dlatego że no, rzucamy to ziarenko i naprawdę to jest tak trochę jak ten rolnik, to jest tak trochę jak ten farmer. Musimy odczekać. Ludzie po prostu muszą sobie w głowie tam poprzestawiać, że jest taki Przemek i on nad czymś takim pracuje i że w ogóle on wspominał o tych korzyściach. Jest jeszcze jeden element, który działa na plus właśnie w ramach tego siania tu i tam. Znajdą się ludzie, którzy będą was krytykować, powiedzą wam, dlaczego nie warto nic robić, dlaczego nie warto wcierać w życie waszego pomysłu, czemu warto siedzieć i po prostu nie robić nic. Ci ludzie są bardzo ważni i trzeba się tutaj wykazać trochę taką dojrzałością psychologiczną, czy taką dojrzałością menedżerską, co mi się o dziwo udało, bo jestem osobą dosyć niecierpliwą, ale to, co robiłem, to po prostu zbierałem te wszystkie negatywne opinie, te wszystkie opinie na nie, dlaczego to jest bez sensu, czemu to jest głupie, czemu nie powinniśmy czegoś robić i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ludzie wywali się z argumentów, które ja zbierałem i do których ja potem przygotowywałem kontrargumenty. Właśnie ten negatywny feedback jest bardzo potrzebny, żeby przejść do kroku następnego. A biznesplan polega na tym, że musicie zidentyfikować tak naprawdę wszystkich stakeholderów, których wasz pomysł dotyczy. Ten etap jest bardzo kluczowy, dlatego że ty w ramach tego etapu trochę przygotowujesz się koncepcyjnie do tego, żeby ostatecznie swój projekt zaprezentować komuś, kto ostatecznie właśnie podejmie decyzję, czy go wdrażamy w życie, czy nie. To jest taki trochę biznesplan na zasadzie tu są plusy i tu są minusy. I tak ludzie z top managementu podejmują decyzję. Po prostu biorą sobie wagi, na jednej wadze kładą plusy, na drugiej wadze kładą minusy i tak naprawdę podejmują decyzję, co się opłaca, a co nie. I biorą jeszcze pod uwagę te czynniki, które wy ze swojego poziomu nie wzięliście, bo po prostu nie mieliście dostępu do informacji. Cała tajemnica wysoko opłacanych szefów, prezesów, prezydentów i takich tam. No i wtedy musicie pójść na takie spotkanie i używać tego języka korzyści, przypomnieć sobie swój elevator pitch, no i być przygotowanym z tej listy plusów i minusów i zaprezentować swój pomysł. I ja coś takiego zrobiłem. Zrobiłem i okazało się to sukcesem, ale to nie było też takie proste, dlatego że pierwsza reakcja tego mojego głównego decision makera była dosyć negatywna, bo była to wymiana mailowa.
Dopiero potem zorganizowałem spotkanie, takie prawie że face to face, no bo ja pracuję z domu, ale zorganizowałem spotkanie, na którym mogłem przedstawić ten pomysł jeszcze raz. No bo wiecie, jak piszemy coś w mailu, szczególnie jeżeli piszemy w języku language, to pewne elementy, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę, czasem mogą nam umknąć. Więc dobrze jest takie spotkanie jednak odbyć twarzą w twarz, nawet jeżeli ta twarz jest twarzą wirtualną. W zasadzie tyle. Na tym etapie decyduje się wszystko, czyli decyduje się to, czy wasz pomysł został uwzględniony, czy dostał zielone światło i możecie iść w świat i go implementować, czy też nie. Potem jest cały projekt management, czy project management, czyli implementacja tego waszego genialnego pomysłu. Albo wy to będziecie wcielać w życie, albo macie komórkę w organizacji, która jest temu dedykowana. No i potem już jest egzekucja tego całego projektu i ona może pójść dobrze, może pójść źle. Różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale to już tak naprawdę wy możecie odcinać pewne kupony od tego, że wpadliście na bardzo dobry pomysł, że bardzo ważna osoba w firmie podziela waszą opinię, że ten pomysł był dobry i dała wam zielone światło. Go! A teraz do roboty. Cześć!